Nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie obrony koniecznej było rażące. Tyle mówi nowy przepis dotyczący obrony koniecznej. A co oznacza to w praktyce? Obrona konieczna jest to odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro prawem chronione. Tak mówi kodeks i chyba jest to w miarę oczywiste pojęcie. Budzącym jak dotąd sporo wątpliwości określeniem była granica obrony koniecznej. Najprościej rzecz ujmując, chodziło o to, na ile możemy sobie pozwolić w działaniach obronnych, by samemu nie narazić się na odpowiedzialność karną. W chwili odpierania ataku zazwyczaj kierują nami silne emocje, które dotąd były poddawane ocenie pod kątem adekwatności do zaistniałego zagrożenia. A tego rodzaju odczucia są niezwykle trudne do ustalenia i oceny. Nowe brzmienie normy prawnej w intencji ustawodawcy ma to zmienić. Gdzie zatem teraz leży granica obrony koniecznej? Obecnie po nowelizacji przepis mówi, że nie podlega karze ktoś, kto odpiera zamach na tak zwany atak na mir domowy, czyli na mieszkanie, na dom, na ogrodzoną posesję, chyba że użyte przez niego środki są rażąco niewspółmierne do ataku, który zaistniał ze strony sprawcy. Zmiana ta jednak nie oznacza, że możemy przypuścić atak na każdą osobę, która nieproszona odwiedzi nasze domostwo. Wciąż po zajściu sprawę pod lupę weźmie prokurator, który oceni, czy podjęcie działań obronnych było konieczne. Na przykład jakaś osoba wdziera się na posesję danego pokrzywdzonego i kradnie jabłka. I właściciel tej posesji strzela do takiej osoby, rani tę osobę, czy też nawet zabija. I wówczas tutaj środki użyte przez niego są rażąco niewspółmierne do tego, co spowodował sprawca. I wtedy nie ma tutaj mowy o łagodnym potraktowaniu takiej osoby. Sprawa zostaje kierowana do sądu. Natomiast inna sytuacja, na przykład do mieszkania, domu, czy też jakiegoś obiektu, w nocy wdziera się jakaś osoba w kominiarce, czy też mężczyźni w kominiarkach z nożem i takie osoby zostają zastrzelone przez właściciela posesji, wówczas prokurator takie postępowanie umarza. W suwalskim sądzie na wokandę rzadko trafiają sprawy dotyczące przekroczenia granic obrony koniecznej. W skali kraju zdarzają się one znacznie częściej. Do tej pory zarówno akty oskarżenia, jak i orzeczenia sądowe nierzadko budziły poważne kontrowersje. Za poprzedniej regulacji przepis mówił, że nie podlega karze ktoś, kto przekroczył obronę konieczną w sytuacji, gdy był pod wpływem silnego wzburzenia uzasadnionego okolicznościami. Wówczas to prokurator musiał badać, czy dana osoba była pod wpływem takiego silnego wzburzenia, czy też nie. Było to bardzo trudne do uchwycenia i często zdarzało się, że prokurator, nie mogąc tego ustalić, kierował do sądu akt oskarżenia. Należy podkreślić i pamiętać, że zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji naruszenia tzw. miru domowego, czyli wdarcia się do domu lub na ogrodzony teren przylegający do naszego lokalu lub domu. Poza nim zasady penalizacji obrony koniecznej pozostały bez zmian.